12 we wtorek w Radiu Katowice odbyła się promocja książki Amerykańscy Ślązacy. Jest to nowo napisana książka, właściwie doktorat, zrobiony w formie książki przez redaktor Anię Musialik, z którą miałem okazję być w Teksasie na 150-leciu Panny Marii. Zrobiła o Ślązakach w Brazylii i zrobiła o Ślązakach w Teksasie. Dla mnie oczywiście jest najważniejsza ta strona Ślązaków w Teksasie, ponieważ tworzę tylko jakby o tych Ślązakach. No ja już tą książkę tak przeleciałem, ale przeczytałem tylko o Ślązakach w Teksasie i wiem więcej. Ciągle jest jakaś nowa rzecz, że jeżeli powstaje jakaś książka, broszura czy cokolwiek na temat Ślązaków w Teksasie, to ciągle się ubogacamy. To ja gdzieś coś znajdę, to ktoś inny znajdzie i ciągle wiemy więcej. I jest to wielka znowu frajda dla Ślązaków, że o tym zakątku w Teksasie, gdzie powstały śląskie miejscowości, będzie trudno zapomnieć, bo na półkach będzie zawsze książka.